Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. To będzie film o tym, co zrobić z wynikami kwestionariusza SCL90. Jeśli są dobre, to nic nie trzeba robić. Może mieć tylko świadomość, natomiast jeśli są złe, to zrobić coś na pewno warto. Jakie mamy osie w SCL-u? Pierwsza oś to są somatyzacje, czyli skala mierzy poczucie dyskomfortu spowodowane dolegliwościami cielesnymi, charakterystycznymi dla nerwic. Pytania obejmują objawy związane z mięśniem sercowym, żołądkiem, układem oddechowym oraz innymi narządami i układami. Uwzględnione zostały także bóle pleców, głowy i mięśni, jak również somatyczne objawy lęku. Przede wszystkim, jeśli masz wysokie somatyzacje, to sprawdź, czy wynik jest wysoki również na skalach depresja, natręctwa, lęk. Jeśli nie, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że to nie są somatyzacje, tylko po prostu jesteś na coś chory. Przy czym musisz dobrze rozumieć, jak działa ciało. To jest sprzężenie zwrotne. Nieustające sprzężenie zwrotne. Tak jak w filmie o neuroprzekaźnikach, kryzys w terapii, zakochaniu, wyjaśniam, jak myślenie wpływa na neuroprzekaźniki. Neuroprzekaźniki na budowę mózgu, która się stale zmienia. Budowa mózgu z kolei na wytwarzanie neuroprzekaźników i myśli. Tak samo jest z ciałem. Jeśli długotrwale odczuwasz stres, to poziom... Ojej, przepraszam, miałko. Poziom kortyzolu, adrenaliny, niski poziom hormonów, które powodują zadowolenie, czyli na przykład serotoniny, wpływa na funkcjonowanie twoich organów, w tym nawet mięśni i kośćca. Po pewnym czasie, tkwiąc w nieszczęściu, jesteś skulony, zgarbiony, tak? Zaczynają boleć cię plecy. Od bólu mięśni wypaczają się kości, tak? I tak dalej. Serce, płuca w stresie działają inaczej. Jeśli to jest stan długotrwały, to możesz je mieć trwale uszkodzone. Uważa się, nie wiem na ile są to potwierdzone teorie, że rak jest w ogromnej mierze skutkiem nadmiernego poziomu kortyzolu, a więc stresu przez zbyt długi czas. Jeśli więc odczuwasz jakieś somatyzacje, to oczywiście sprawdź stan zdrowia. Masz problemy z sercem, z oddychaniem, sprawdź serce, oddychanie. Masz problemy z bólem mięśni, przejdź się do fizjoterapeuty. Oczywiście na bóle mięśniowe, na bóle głowy, na bóle związane z kośćcem, szczególnie przy stresie bolą barki i kark i biodra, przy depresji, przy nerwicy. W dużej mierze pomogą ci ćwiczenia. Ćwicz, rozciągaj mięśnie. Eliminuj przyczyny z każdej strony, w tym też z tej. Dbaj oczywiście o dietę. Jeśli z powodu nerwicy, depresji masz somatyzację, to niezwykle pomoże ci dieta ketogeniczna. Tym bardziej, że długotrwałe choroby emocjonalne, takie właśnie jak nerwica lub depresja, są powodem schorzeń jelit, są sprzężone z chorobami jelit, na przykład z zespołem jelita drażliwego. Więc dieta ketogeniczna po pierwsze pomoże ci w neurogenezie, czyli w odbudowie mózgu właściwej. Po drugie jest rodzajem diety oczyszczającej i jest dietą, która
o dziwo dobrze wpływa, o dziwo, bo jest tłusta, dobrze wpływa na pracę jelit, dlatego że po eliminacji węglowodanów eliminujesz fermentację w jelitach. A więc po pierwsze nie jesteś zamroczony alkoholem jakimś wytwarzanym, innymi truciznami wytwarzanymi w twoich jelitach, a po drugie nie masz takich bólów brzucha. Następną osią są natręctwa. Mam o tym film, co robić z natrętnymi myślami, jak ucinać natrętne myśli. On ma chyba taki tytuł. Trzeba też przyjrzeć się innym swoim natręctwom, czy to są natręctwa właśnie. A więc czy to są rzeczy zasadniczo nieuzasadnione i powodujące dyskomfort. Dlatego, że jeśli jesteś nieuświadomionym autystą lub nie do końca świadomym siebie autystą, to jest bardzo możliwe, że stimy, czyli czynności, które pomagają się uspokoić naszemu niezwykle przepracowanemu, wiecznie w stresie oksydacyjnym, wiecznie w stanie zapalnym układowi nerwowemu, są bardzo podobne, które pomagają odpocząć, są bardzo podobne z zewnątrz do natręctw. Kiwanie się na przykład, tak, jakieś tam miny, echolalie, to bardzo przypomina nerwice, bardzo przypomina OCD. Wielu diagnostów, którzy słabo znają temat zespołu Aspergera czy tam autyzmu, diagnozuje autystom nerwice i OCD, podczas gdy to są po prostu stimy, które nam pomagają i w ogóle nie powinniśmy ich usuwać. Natręctwem może być ciągłe mycie rąk, pod warunkiem, że nie jesteś autystą, który czuje na dłoniach wszystko. Każdy pyłek, każdy kurz, każdy pot, który się wyzwala. To trzeba bardzo rozdzielić, dlatego jeśli masz wysoki wynik tylko na osi natręctw, to raczej to nie są natręctwa. Natrętne mogą być czynności, natrętne mogą być myśli. Autyści mają skłonność do natrętnych myśli, do zadręczania się myślami. Generalnie tak, mamy skłonność do nerwic większą, właśnie ze względu na niezwykłe przeciążenia układu nerwowego, na dość trudne nasze bycie w świecie neurotypowym. W świecie neurotypowym, który nawet dla neurotypowych ludzi stał się już za trudny. Co zrobić, jeśli masz natręctwa? Jeśli to są natręctwa? Oczywiście potrzebujesz pójść do psychiatry. I potrzebujesz leków. Wielu z nas pomagają leki przeciwdepresyjne. Na moje natrętne myśli pomogły mi, no, z jednej strony jakieś techniki przerywania myśli, które sama sobie wymyśliłam, a z drugiej strony SSRI-e. I ja to często chyba mówiłam, ale powiem jeszcze raz. Najgorszym moim natręctwem było śpiewanie mi się w głowie Krakowiaczek 1 miał wyników 7. I kiedy Krakowiaczek znowu się pojawiał, to moja kochana doktor psychiatra, którą polecam, Gabriela Dąbrowska z pod Warszawy, Legionowo na przykład, po prostu zwiększała mi dawkę fluoksetyny. Tak więc z jednej strony kontrolowanie myśli, ucinanie, odwracanie uwagi. Polecam film, o którym mówiłam. Czyli jak przerwać natrętne myśli. A z drugiej strony często niezbędne są leki. Nie ma się ich co bać. Nadwrażliwość interpersonalna. Nadwrażliwość interpersonalna może wynikać przede wszystkim
z syndromu DDD. Jeśli jesteś człowiekiem nieogarniętym, poznawczo-emocjonalnie, nie rozumiesz siebie, jeszcze pochodzisz z jakiegoś nienormalnego domu, a ciężko normalny, to jeśli masz niską samoocenę, jeśli masz niską empatię, to możesz być bardzo przewrażliwiony na swoim punkcie. Ale może też być tak, że jesteś przewrażliwiony na swoim punkcie z powodu stanów psychotycznych. Więc sprawdź, czy jeżeli masz wysoki wynik na wrażliwość interpersonalna, czy masz też wysoki wynik na wrogości i depresji, czy masz wysoki wynik na psychotyczności. Bo jeśli masz na depresji i na wrogości tylko, to kwalifikujesz się przede wszystkim do terapii DDA. I tu zapraszam do mojego nowego programu autoterapii, o którym wspominałam w filmie poprzednim. Jak chcesz się dowiedzieć więcej, to po prostu napisz do fundacji, poczekaj na automatyczną odpowiedź. Napisz do fundacji na Messengerze, na Facebooku. Natomiast jeśli nadwrażliwość interpersonalna łączy ci się z myśleniem paranoidalnym, znaczy z wysokim wynikiem na myśleniu paranoidalnym lub na osi psychotyczność, to z tym nie tylko psychoterapia, ale też psychiatra. I trzeba o tym psychiatrze koniecznie powiedzieć. Żeby obniżyć swoją nadwrażliwość interpersonalną, podobnie zresztą jak wrogość, bo to te dwie osie jakby bardzo korelują ze sobą, musisz dowiedzieć się, czym są granice. Zdrowe granice między ludźmi. Dlatego, że to głównie problem zatartych granic, tego, że nie wiesz, gdzie się kończą twoje prawa, a zaczynają prawa drugiego człowieka. To, że chcesz sobie robić z innych rodziców, opiekunów, to, że chcesz się nadmiernie spoufalać, to, że nie uznajesz autorytetów albo masz z nimi jakiś inny problem, o tym też miałam filmy, sprawia, że rzeczy, które nie powinny cię zranić, cię ranią. Dodatkowo, jeśli masz niski poziom samoświadomości i niski poziom swojego psychowyedukowania, to możesz mieć skłonność do oczekiwania, że zawsze będzie miło. Wtedy zwykłe życiowe sytuacje cię przerastają. Zwykłe sytuacje międzyludzkie już cię przerastają. Zachowujesz się histerycznie. Uruchamiają ci się neuroprzekaźniki, które nie powinny. Dlatego, że zostały do tego wytresowane w twoim domu rodzinnym. Kortyzol na przykład. Adrenalina. Więc, tak jak powiedziałam, zależnie od tego, czy psychotyczność i myślenie paranoidalne też są wysokie, czy są niskie, to albo psychoterapia i psychiatra, albo psychoterapia. I w każdym przypadku psychoedukacja to ci nigdy nie zaszkodzi. Temat granic, temat asertywności, temat autorytetów, to są podstawowe rzeczy, które pomogą ci się uporać z osią nadwrażliwość interpersonalna i wrogość. Wrogość to nie jest raz po kolei, ale wspomnę, bo już o niej mówiłam. Z
skala mierząca poziom wrogości jest skonstruowana w oparciu o trzy kategorie: myśli, uczucia i zachowania. Punkty tej skali odnoszą się do uczuć rozdrażnienia, irytacji, impulsywnego niszczenia przedmiotów oraz częstych i niekontrolowanych wybuchów złości. To znaczy oś wrogość może być i często jest zazwyczaj, jest uruchamiana przez nadwrażliwość interpersonalną. To znaczy, ranią cię rzeczy, które nie powinny cię ranić, irytują, rozdrażniają, dotykają. No i reagujesz myślą, słowem lub uczynkiem. Grzeszysz myślą, słowem lub uczynkiem. I same już myśli o tym, na przykład, że twój partner jest taki siaki i owaki, że jest okropny, że ty nie jesteś z nim szczęśliwy, już mogą być po prostu wyrazem wrogości, a nie prawdziwej percepcji, adekwatnej reakcji na świat. Depresja. Ta skala obejmuje bardzo szeroką grupę objawów. Są też oddzielne testy depresji. Też można zrobić, jeśli ma się tu wysoki wynik. I jest tu napisane: skala ta uwzględnia szeroką grupę objawów wchodzących w skład zespołu depresyjnego. Reprezentowane są objawy dysforii, czyli takie rozdrażnienia, obniżonego nastroju, jak również utraty zainteresowania jakąkolwiek aktywnością, brak motywacji, energii życiowej, a także uczucie beznadziejności, bezradności i poznawcze somatyczne objawy depresji. Dwie pozycje odnoszą się do myśli samobójczych. Co zrobić, jeśli masz wysoki wynik na skali depresji? Bardzo często to się będzie łączyło ze skalą lęk, z osią lęk. Jeśli na którejś z tych dwóch osi masz wynik wysoki, to konieczne jest pójście do psychiatry i psychoterapeuty. Dwie te rzeczy naraz. Dlatego, że nerwica, więc lęki, wszelkie odmiany lęków i depresja to są stany powodowane przez neuroprzekaźniki, przez niedobory serotoniny głównie i dopaminy, ale głównie serotoniny. I tu odsyłam do filmu Dlaczego terapia jest ważniejsza niż leki? I znowu do filmu Neuroprzekaźniki, kryzys w początku terapii w zakochaniu. Same leki mogą ci wpływać na poziom neuroprzekaźników, ale twoje myśli, jeśli nie zmienisz sposobu myślenia, a od tego jest psychoterapia i psychoedukacja, nadal będą wpływały na wytwarzanie tych neuroprzekaźników na starym poziomie, w stary sposób. Więc będziesz wlewał po prostu do dziurawego dzbana. Z drugiej strony są terapie, na których się podpisuje zobowiązanie, że się nie będzie stosowało leków. Dla mnie jest to kontrowersyjne, dziwne i będąc osobą z ciężkimi zaburzeniami adaptacyjnymi oraz osobą po prostu autystyczną, czyli taką, która ma stały problem z receptorami wychwytu zwrotnego serotoniny, dla mnie odmawianie ludziom leków w tym świecie, takim jakim on jest, jest niezrozumiałym okrucieństwem. Ja mam w głowie naprawdę poukładane, a mimo to zdarzają mi się takie zaburzenia poziomu serotoniny, jak i innym autystom, których znam, też się to zdarza, że nagle ląduję w najczarniejszym mroku ciemnej nocy duszy. I uczucie jest tak straszne, że
jest realne ryzyko, że moje myślenie się zmieni lub się zmienia. I widzę po sobie, ostatnio przechodzę bardzo ciężkie zaburzenia adaptacyjne, bardzo wiele rzeczy się miesiąc temu wydarzyło, w tym również dobrych, czyli początek mojego związku z Remigiuszem, że mam myśli, zdarzają mi się myśli, zdarzają mi się stany, zdarzają mi się myśli, które są na pewno nie moje. Jakby po prostu diabeł mi siedział na ramieniu i mówił, zniszcz sobie życie. Mam straszne problemy z koncentracją, ale to straszne, ja nie jestem w stanie czytać i tak naprawdę nie bardzo jestem w stanie nakręcić film, także wow, w ogóle, że kręcę film. I co z tego, że ja bym teraz miała kontakt z psychoterapeutą, co on by mi układał? To, co ja już wiem, to, czego ja uczę, to, w co wierzę i czego się trzymam mimo tego diabła potrzeptującego te okropne rzeczy? Problemem jest tutaj biologia moja. I to nieprawda, że leki przeciwdepresyjne zmieniają osobowość, że otumaniają. Nie. To zaburzenia wytwarzania serotoniny są najpoważniejszym problemem w sytuacji, kiedy mógłbyś brać leki. Fobie. Fobie są określonym rodzajem lęku, bardzo takim ukierunkowanym, symbolicznym. Strumień uwagi, strumień lęku wyraża się w formie symbolicznej fobii przed czymś. Tak jakby obiekt fobii, na przykład wąż, jak w baśni, jak w filmie, jak w wierszu, jak we śnie, symbolicznie opowiadał nam o tym, z czym sobie nie radzimy. Dlatego dla fobii bardzo przydatna jest psychoanaliza. Aczkolwiek, po pierwsze, dostępność psychoanalizy jest na NFZ żadna. Prywatnie jest niska. Po trzecie, jest to dziedzina, tak? Nie ustrukturyzowana, nie unakłukowiona, że łatwo... Cześć, Miaciuk. Że łatwo... No co? Że łatwo o... Hochstaplera. Łatwo o kogoś, kto źle to rozumie. No co, Miaciuko? Dlatego myśl psychoanalitycznie, douczaj się symbolicznie, ale jeśli cierpisz na fobię, idź na terapię behawioralną. Terapia behawioralna to terapia po prostu przełamująca opór. Tak, behawior to jest zachowanie. Czyli po prostu uczy cię nowego nawyku, tak? Przełamuje twój opór treningiem. Jest to niezłe też, bo uczy przestawania cackać się ze sobą, czyli uczy podstawowej odporności na życie. Myślenie paranoidalne. Punkty tej skali odnoszą się do myślenia projekcyjnego, wrogości, podejrzliwości, egocentryzmu, iluzji, braku autonomii i urojeń wielkościowych. Czyli to jest wytwarzanie urojeniowych
myśli spiskowych. To jest... Psychotycy bardzo często są bardzo agresywni wobec swoich bliskich, bierno lub czynnie, ponieważ roją sobie, że to ci bliscy są przyczyną ich nieszczęść. Jest to związane z zaburzeniami poziomu dopaminy, z za wysokim poziomem dopaminy. Często też mają urojenia właśnie tak zwane wielkościowe, czyli że na przykład mają jakąś wielką misję na świecie, albo że Bóg ich zesłał, że rozwiążą sprawę apokalipsy. Ale są to też takie małe urojenia. Małe urojenia jak mojego byłego partnera. Urojenia o tym, że jestem jedyną osobą, która potrafi go przekonać, że on może być szczęśliwy. Dlatego nie chciał, żebym się do niego odzywała, bo go znów oszukam. Że on może być szczęśliwą osobą. A nie może. Urojenia, że mojego partnera nienawidzę. Że mam nienawiść w oczach. Syndrom Otella, czyli ta patologiczna zazdrość, też jest myśleniem paranoidalnym. Są to objawy psychoz, z czego psychozy mają różne nasilenia. Od dekompensacji psychotycznej, która jest psychotyczną reakcją na stres, poprzez epizod psychotyczny, który trwa dłużej niż dekompensacja, utrzymuje się przez jakiś czas i nawraca, aż po schizofrenię, czyli epizod psychotyczny trwający więcej niż pół roku. Są też różne rodzaje schizofrenii. Urojenia, a więc myślenie paranoidalne w zasadzie ma każda, łącznie ze schizofrenią prostą. Aczkolwiek w schizofrenii prostej jest tego najmniej. Są to najbardziej subtelne, najbardziej delikatne paranoje. I oś psychotyczność tak samo dotyczy właśnie psychoz, z czego dotyczy to osiowych objawów. A więc takich bardzo poważnych halucynacji, nasyłanie myśli, kontrolowanie myśli i tak dalej, ale również cechy schizoidalnego stylu życia, czy też psychotycznego zachowania, a więc brak motywacji, entropia uczuciowości wyższej, spadek inteligencji. I to jest bardzo podobny do depresji. Dlatego jeśli idziesz do psychiatry z wysokim wynikiem depresja oraz psychotyczność, to zwróć uwagę na psychotyczność, bo to są zupełnie inne leki i zupełnie inny problem. W depresji też jest spadek motywacji, tak jakby. Ale w depresji jest smutek. W psychozach nie. Nie. Smutek nie jest istotnym elementem. W depresji możesz czuć jakiś żal, że się nie spełniasz, że cię nikt nie kocha, że masz nieudane życie zawodowe i emocjonalne. W psychozach tego nie ma. Ty nie chcesz niczego. Jest spadek motywacji, spadek ambicji, spadek uczuciowości wyższej, a więc ty nie potrzebujesz, żeby ktoś cię kochał i nie czujesz, żebyś kogoś kochał. Spadek motywacji też jest jakby z innego powodu.
depresji nie masz siły i wiary. Dlatego nie masz motywacji. W psychozach po prostu nie masz motywacji. Nie zależy ci na sobie. To są dwie różne rzeczy. Zupełnie inny poziom cierpienia. Zupełnie inny rodzaj cierpienia. Psychoza nie jest smutna, ona jest pusta. Jest często pełna lęku, ale nie smutku, a anhedonii. Warto pokazać wyniki SCL, a nawet odpowiedzi swojemu psychiatrze czy terapeucie. To zawsze warto zrobić. Aha, jeszcze przy osiach psychotyczność, myślenie paranoidalne też dobrze na neurogenezę robi dieta ketogeniczna i wszelkie także w depresji, także w nerwicy suplementacja wpływająca na funkcjonowanie układu nerwowego, a więc magnez, witaminy z grupy B, mogą być drożdże, nienasycone kwasy tłuszczowe, a więc oliwy, oleje tłuczone, ryby, orzechy, witamina E plus C, czyli znowu orzechy, to witamina E, owoce, żeńszeń, biloba, lecytyna, rzeczy, które wspomagają neurogenezę i zwiększają odporność komórek nerwowych na stres oksydacyjny, czyli po prostu na zniszczenie w wyniku reakcji na coś. I to tyle. Przypominam, że fundacja, czyli też ten kanał, czyli też ja, czyli też Gospodarstwo Samopomocy oraz współpracownicy często, gdy są w jakimś kłopocie, a w ostatnich czasach są w wielkim kłopocie, utrzymujemy się tylko i wyłącznie z waszych wpłat, nikt nas nie finansuje. No i trzeba przyznać, że przez tę pandemię konto jest puste od bardzo dawna. Są też ostatnie dni zbiórki dla rodziny Adriana. Tam też jeszcze możecie pomóc. Później możecie pomagać wpłacając na konto fundacji po prostu. Z dopiskiem dla rodziny Adriana. Tak więc niekoniecznie musicie się wyrobić w czasie zbiórki. Okej, i to tyle. Dziękuję bardzo.